11 lutego przed godziną 16 dyżurny Dzierżoniowskiej Komendy Powiatowej Policji odebrał zgłoszenie o prawdopodobnie nietrzeźwej kobiecie, która zaparkowała auto na ulicy Sikorskiego tuż przy przejściu dla pieszych. Natychmiast na miejsce wysłany został patrol. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, iż pod przedszkole podjechał samochód marki Mercedes, z którego wysiadła kierująca i chwiejnym krokiem udała się do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Po chwili wróciła z dzieckiem i chciała wsiąść na fotel kierowcy. Widzący to mężczyzna zareagował i uniemożliwił jej jazdę. Dziecko trafiło ponownie do przedszkola, a pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wskazał wynik 2,47 promila. Pojazd zabezpieczony na policyjnym parkingu. Utrudnienia w ruchu trwały około 1,5 godziny. Na miejscu pracowały 2 patrole policji i pogotowie ratunkowe, bowiem kobieta twierdziła, że jej stan to sprawa przewlekłej choroby. Kodeks karny za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat więzienia i utratę uprawnień do kierowania nawet na 15 lat.